Mam pognieciony kołnierzyk, bo się oparłem ręką, jak się zamyśliłem. Trudno. Naszym gościem jest Wojciech Zarzycki. Nie sam, tylko z kolegą, który prowadzi ze mną głodówkę, czyli z Alfem. Tak. A co tam jest dokładnie napisane na tym? Ja mogę dokładnie pokazać. To jest głodówka solidarnościowa. Hasło takie, kto nie pracuje, ten też niech nie je, Pismo Święte. Jest to protest Związku Niemagisterstwa Polskiego przeciw głupocie na całym świecie i w obronie oświaty przed ciemnotą. Panie Wojciechu, ja myślę, że nie zdradzę niczego specjalnego, jeśli powiem, że zauważyłem, jak pan jadł przed chwilą w bufecie telewizyjnym. Tak, panie doktorze, dlatego, że miałem przerwę obiadową. Rozumiem. Ale przerwa jest skończona w tym momencie i prowadzę głodówkę, także proszę się nie niepokoić, wszystko się zgadza. Czyli jak pan nie je, to pan głoduje. Tak, jak nie jem, to głoduję. Rozumiem. To mi przypomina chyba Woody Allen kiedyś w jakimś filmie powiedział, że na znak protestu między 16 a 18 nie będzie jadł winogron. Zasada jest podobna, prawda? Panie Wojciechu, rozpoczął się rok szkolny, a pan nie pracuje, mimo że do niedawna był pan nauczycielem. Tak, rok temu wyleciałem z pracy. A, już rok temu? Rok temu, tak, tak. Ja już rok czasu nie pracuję. Przy czym od pół roku głoduję, znaczy prowadzę głodówkę. Znaczy pół roku przymierałem głodem, a teraz pół roku głoduję i mam się całkiem nieźle. Ja prowadziłem lekcje w liceum ogólnokształcącym w Staszowie, województwo tarnobrzeskie. I moje lekcje były takie dosyć zabawne, takie no troszkę można powiedzieć jajcarskie. Pana zdaniem czy wszystkich? Zdaniem wszystkich. Tu wszyscy byli zgodni. Czy jestem wariatem, czy nie, to opinie są podzielone. Natomiast, że moje lekcje były jajcarskie, to są wszyscy zgodni. I byli zgodni. No bo taki troszkę jajcarz to ja jestem, to chyba może widać. A jak nie widać, to... Ja nie zauważyłem, ale jak pan powiedział, to na pewno... Bo sam tak. Pan jest jajcarzem, więc teraz ludzie tego nie widzą. Po prostu dla pana jestem normalny. No to bardzo prawidłowa odpowiedź, więc, tak. Więc te moje lekcje wyglądały tak dosyć jajcarsko i sobie pomyślałem, że jak będę miał wizytację, to jest świetny moment, żeby też jakieś niezłe jaja zrobić, dlatego że po co jakieś tam sztuczne wprowadzać elementy powagi na wizytacji. No i wizytacja wyglądała w ten sposób, że zapowiedziałem uczniom we wszystkich klasach, które uczę, bo nie wiedziałem, która będzie miała wizytację, żeby sobie przynieśli na dzień wizytacji bandaże lub szmatki białe i cebulę. No i scenka była taka, że wchodzi do klasy pan wizytator, za nim pan dyrektor. Pan wizytator robi się blady, pan dyrektor czerwony. Dlatego, że cała klasa ma bandażowane prawe ręce i na ławkach leży cebula i płaczą. Pan wizytator biegał po sali, podpisywał wszystkim pracę, takie testy, no bo oni nie mogli pisać, uczniowie. A pan dyrektor latał za nim i spisywał sobie nazwiska chorych, czyli całą klasę. No i od razu tego samego dnia pan dyrektor mi zapowiedział, że szkołę będę musiał niestety opuścić. A następnego dnia dostałem oficjalne pismo w tej sprawie i to pismo ja skserowałem sobie w dużym nakładzie i sprzedaję teraz w Staszowie w ramach Głodnych Kawałków. Ja mogę go to pismo pokazać. To jest bardzo ciekawe pismo. Tam pisze także, że ze względu na brak kwalifikacji do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu w liceum i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oto jest to, jest to. Właśnie ja to zmniejszyłem. Zmniejszyłem, bo po drugiej stronie jest moje pismo, które po prostu wyjaśnia całą sprawę i to razem jest sprzedawane. Po 30 groszy. Kseruję po 20 groszy, także mam niezły interes, bo to jest bardzo chodliwe. Ile lat pan uczył, zanim się dyrektor zorientował, że pan się nie nadaje? Panie redaktorze, no pytanie jest bolesne, dlatego że uczyć to ja w ogóle nie uczyłem, ja się wygłupiałem, ale przez 7 lat. To znaczy, może w ten sposób. Wygłupiając się być może też uczyłem. Ale opinie też były podzielone. Jakie, panie Wojtku, są pana kwalifikacje do zawodu nauczyciela? Ja studiowałem matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj w Pałacu Kultury i Nauki. I mam zdane wszystkie egzaminy z wyjątkiem magisterskiego, bo nie pisałem, tak jak pan Kwaśniewski, coś w tym rodzaju, jak prezydent Kwaśniewski, przepraszam. Lepiej o tyle, że zdałem wszystkie egzaminy po drodze i to na piątki, 90% przynajmniej. A dlaczego pan nie pisał pracy, nie chciał pan? Pracy magisterskiej to nie pisałem z lenistwa, z braku czasu. Natomiast obecnie dziennikarzom wszystkim tłumaczę, że nie pisał pracy magisterskiej, albowiem widział w życiu tylu idiotów obdarzonych tytułem magister, doktor i profesor, że nie chce z tą bandą mieć nic wspólnego, nawet tych trzech literek przed nazwiskiem. I oni to wszystko piszą, drukują i to się masowo rozchodzi. Jako magister chciałem zapytać... Bardzo mi przykro. No. Trudno. Trudno. Już tego tacy nie, też mają prawo żyć. Nie odwołam tego.
Chciałem zapytać... Ma pan tylko szczęście, że pan nie mieszka w Staszowie, bo w Staszowie magistrzy mają ze mną bardzo ciężki żywot, dlatego że ja ich bardzo ostro tutaj w tych głodnych kawałkach obsmarowuję. Ja będę omijał Staszów. Tak. Panie Wojtku, ale chciałbym dojść do tego, czy pana zdaniem, jako człowieka bądź co bądź po studiach matematycznych, te metody, które pan wprowadzał, czy one pozwalały nauczyć tej matematyki młodzież? Czy pan widział efekty, czy właściwie pana interesował wyłącznie ten aspekt jajcarski, jak pan mówi? Panie redaktorze, moje metody mogę z przyjemnością wyprowadzić na panach. Mogę pokazać rozwiązanie pewnego przykładu matematycznego w taki sposób dosyć jajcarski, a myślę, że dla panów pożyteczny i kształcący. No uważam, że i dla publiczności. I dla publiczności oczywiście. No dobrze, zróbmy taką. Niech pan pokaże. Czyli mam się brać do roboty? Tak, tak. Tak, mimo że pan jest leniem. Znaczy, powygłupiać się to zawsze mam ochotę. No więc temat lekcji proszę sobie zapisać. Canis et felix sariciensis. To jest po łacinie, a po chińsku, bo ja tematy pisałem we wszystkich językach, jakie znam. I jakie nie znam też. To wygląda mniej więcej tak. Na polski to jest pies i kot Zarzyckiego. I zadanie jest takie, żeby rozwiązać na przykład taką nierówność x minus 5, wartość bezwzględna jest mniejsza od 3. Każdy rozsądny człowiek wie, że x, że moduł z dwóch liczb, z różnicy dwóch liczb, to jest odległość między nimi. Więc po prostu chodzi o znalezienie takich x, żeby ich odległość od piątki była mniejsza niż 3. Wobec czego rysujemy sobie oś liczbową, na tej osi rysujemy sobie liczbę 5. No oczywiście wcześniej musimy mieć liczbę 0, 0, 1, 2, 3, o kurczę, z czwórką są problemy, ale jest i czwórka. I teraz tak, musimy znaleźć takie liczby x, których odległość od piątki jest mniejsza niż 3. No więc postępujemy w ten sposób. W punkcie 5 stawiamy budę psa, groźnego psa. Psa Zarzyckiego oczywiście, o tutaj. Teraz tak, ten pies ma mieć łańcuch długości 3. No więc raz, dwa, trzy. Tu rysujemy łańcuch i tu rysujemy psa. Ja mam zdolności plastyczne, ale jestem troszkę podenerwowany, bo to jest telewizja, tutaj rzadko bywam. A w MDM-ie jestem w ogóle pierwszy raz, więc... Ale świetny nie ostatni. Pies. Bardzo dobry pies. Tak. Więc tu jest pies i pies... I proszę Państwa, i teraz po jakim terytorium może chodzić sobie pies? No więc pies może sobie dojść, jak ma długość łańcucha 3, do ósemki z jednej strony, a z drugiej strony raz, dwa, trzy, to do dwójki. Tu sobie może chodzić. Więc terytorium psa to jest ten kawałek. Czyli rozwiązaniem tej nierówności jest po prostu przedział od... Przedział, żebym się tu nie pomylił, kurczę. Otwarty czy domknięty? Z nerwów już zapomniałem. Od 2 do 8 x minus. Aha, to otwarty. Więc rozwiązaniem tej nierówności jest po prostu taki zbiór. I teraz na klasówce uczniowie po prostu tak, pisali to, robili rysunek, pisali to i to była piątka. Aha. Natomiast na normalnych tak zwanych lekcjach to tam się coś pisze, załóżmy coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Uczeń to wkuwa na pamięć, nic z tego nie rozumie kompletnie. Natomiast tutaj jak załapie ideę, to... Aha, dlaczego to się nazywa pies i kot Zarzyckiego? Dlatego, że gdyby było w ten sposób tutaj większe niż 3, to po prostu się wprowadza kota wtedy. Bo po tym terytorium chodzi pies, a kot się go boi. Więc kot może wtedy chodzić o tutaj po prostu, tu i no tu. No tak, tam gdzie go pies nie dopadnie. Tak. Proste. Zrozumieliście? No to po siódemce każdemu. Bo ja stawiałem siódemki. A pan miał... To znaczy, proszę państwa, w początkowych latach pracy to stawiałem balbinki mądralinki. To znaczy piątka to była balbinka mądralinka. Czwórka to była żabuchna dobruchna, trójka to był żuczek niedouczek, dwójka to był koziołek matołek. Ale pan dyrektor mnie zawsze ścigał strasznie za takie różne rzeczy, za wpisy po chińsku, po łacinie, to też mnie tam, no, prawie że mnie bił, można powiedzieć. No więc jak się zdenerwowałem, to zacząłem stawiać siódemki, ósemki, dziewiątki. Przy czym najwyższe oceny, czyli dziewiątki, to były wtedy, kiedy uczniowie z mojej pracowni komputerowej wynosili mnie do pokoju nauczycielskiego na krzesełku. Więc po prostu po dzwonku był taki orszak, że najpierw niesiono mój hełm, bo ja prowadziłem lekcję w hełmie, nie wiem czy mówiłem. W hełmie, w tych świnkach, albo w płetwach. Więc najpierw niesiono hełm, z namaszczeniem oczywiście. Potem niesiono na krzesełku czterech uczniów alfa, bo on prowadził lekcję ze mną, to też nie wiem, czy mówiłem. A następnie czterech silnych chłopaków niosło mnie. I to było bardzo niebezpieczne, bo po schodach na górę, no to się można było normalnie zabić. Przy czym przed gabinetem pana dyrektora ja salutowałem. A pan dyrektor wtedy nie wychodził.
jakiej sprawie pan to wymyślił? Czy od dziecka pan myślał, że pan będzie nauczycielem i chciał pan inaczej prowadzić lekcje, czy pomysł, po co to? Panie redaktorze, jak byłem dzieckiem, to ja chciałem być kosmonautą, także stąd może ta czapka troszkę. Czapka taka prawidłowa, tak. Ja może tak powiem. Panowie we dwóch prowadzą program telewizyjny. Na tym programie ludzie się śmieją w studio i przed telewizorami również, i panowie też czasem się uśmiechają. I po co to wszystko jest potrzebne? Przecież to może być bardzo poważny program, taki jak na przykład dziennik telewizyjny, czy... Nie, czy no powiedzmy... ja panu powiem, że... Czy na przykład obrady z parlamentu, też bardzo poważny program, a to jest inaczej. No. A, to tam się też śmieją, wie pan. Ale tam się głupio śmieją, panie dyrektorze. To jest zupełnie co innego. Nie, śmieją się przed telewizorami, bardziej niż przed MDM-ie. No przed telewizorami się śmieją właśnie. To jest duża konkurencja. Dobrze, jak pan widzi swoją przyszłość? Moja głodówka się pięknie rozwija. Na początku były jedne głodne kawałki, teraz jest około tam 30 numerów. Ja już jeżdżę na takie głodówki wyjazdowe, pokazówki tak zwane. Na przykład byłem w Sandomierzu na turnieju rycerskim niedawno. Byłem na turnieju rycerskim w Ujeździe, tam mnie zapraszają, albo nie zapraszają, to różnie. Zaprosili mnie do Stalowej Woli na inwazję mocy, na przykład tam sobie też głodowałem. Więc ja widzę to w ten sposób, że... Mam swoich ludzi w różnych miastach, którzy głodują pod moim szyldem, że tak powiem. Sprzedają głodne kawałki, mają swój procencik od interesu, że tak powiem. Ja organizuję jakieś wielkie festiwale głodówkowe, gdzie ja tam przyjeżdżam na dany moment, głoduję tam 2 godzinki i tak dalej. W bufetach są głodne kawałki, oczywiście mojego autorstwa, i interes się kręci i rozwija. A interes jest o tyle lukratywny, że jako protestujący, czyli jako prowadzący głodówkę, ja nie muszę mieć tak, nie muszę płacić podatków, oczywiście nie płacę, no, zrozumiałe. Ja nie muszę mieć numer REGON, numer NIP, numer tam, nie muszę PIT-ów składać co miesiąc, nie mam godzin pracy tam od do, nie muszę pisać podania o urlop na przykład do Urzędu Miasta i Gminy, no ja nic nie muszę, ja sobie gdzie chcę siadam, głoduję i nic mnie nie obchodzi. No bardzo dziękujemy za opowieść, za wizytę i życzymy długotrwałej głodówki. Smacznego się życzę. Ale nie przesądzamy, czy dyrektor miał rację. Nie, no nie na to. Ja może powiem więcej. W sklepach za komunizmu wisiało, klient ma zawsze rację. Więc tak samo tutaj, w państwowej oświacie, dyrektor ma zawsze rację. Po prostu. Także to jest przesądzone automatycznie. No to w porządku, tak, to w porządku. Dziękujemy bardzo.